Cześć kochani, witajcie gorąco, super, że ze mną jesteście. Dzisiaj mam dla Was ulubieńców poprzedniego miesiąca i 5 produktów po to, żeby Was jakoś nie przytłoczyć i pokazać Wam same perełki. Wśród tych 5 kosmetyków mam 2 takie, które były w ogóle przyczynkiem do nagrania tego filmu, a jeden z nich jest naprawdę taką super ciekawostką i moim wielkim odkryciem. Jak przystało na mądrego youtubera, zostawiam ten produkt na sam koniec, żebyście zostali ze mną, bo podobno ludzie wyłączają filmy po 5 minutach. Nie wiem, ja tak nie robię, ale jeszcze jak przystało na typową youtuberkę, tłumaczę się Wam od razu z moich obdartych pazurków, których nie zrobiłam dzisiaj, ponieważ stwierdziłam, że mam do wyboru albo robić pazurki, albo nagrywać dla Was filmik, więc wybór był oczywisty. Ale tak jakby wypadałoby się z tego wytłumaczyć, chociaż właściwie przyjaciółkom moim nie tłumaczę się nigdy, że się z nimi nie spotkam, bo mam niezrobione paznokcie, więc to jest chyba tylko taka YouTube'owa rzecz. Zacznijmy od produktu do włosów, bo ja wiem, że Wy tak jak ja kochacie rzeczy do pielęgnacji włosów właśnie. To jest hit, o którym pisałam na blogu. Jeden z wielu kosmetyków tej marki do włosów, które testowałam. I tutaj postanowiłam pokazać właśnie ten, bo on jest właściwie najmniej znany, a wydaje mi się, że jest jednym z najciekawszych. I to jest esencja do włosów Łamisa, czyli taki produkt, który nakładamy na lekko wilgotne włosy po myciu, bez spłukiwania. Jeśli siedzicie w tematach włosowych, to wiecie, że takie produkty bez spłukiwania, z dobrym składem, są naprawdę na wagę złota. I jest ich stosunkowo niewiele. Natomiast to jest jedna z tych rzeczy i taki produkt, który naprawdę świetnie włosy nawilża. Więc jeśli czujecie, że w Waszej pielęgnacyjnej rutynie troszeczkę tego nawilżenia brakuje, to myślę, że tutaj akurat warto sobie tą Łamisę sprawdzić. Składy są, tak jak przystałam na tą markę, za każdym razem naprawdę fenomenalne i bardzo podoba mi się jak ten produkt wpływa na moje włosy, tak lekko je zabezpieczając, ale zupełnie nie obciążając i zupełnie nie sklejając. To jest fenomen, jeśli chodzi o produkty bez spłukiwania, ponieważ tak naprawdę większość tych rzeczy, szczególnie tych dedykowanych włosom kręconym, które testowałam, w jakimś stopniu, mniejszym lub większym, zawsze trochę miały tendencję do takiego właśnie zlepiania, oblepiania włosów, obciążania takiego może, no nie wiem, niekoniecznie mocnego, ale jednak lekkiego. Na moich włosach to nie jest duży problem, bo wiecie, ja mam włosy grube i generalnie ciężko je przeciążyć. Natomiast w tej esencji podoba mi się to właśnie, że jest niesamowicie leciutka i mogłam ją dokładać jeszcze tak naprawdę w trakcie tygodnia, nawet na sucho, wiecie, bez jakiegoś takiego mocnego efektu dociążania. Jeśli czułam, że moje końcówki może jeszcze troszeczkę wymagają czegoś, akurat wtedy testowałam ją zamiast silikonowego serum, żeby zobaczyć, jak ona wpływa na wygładzanie i jest całkiem okej. Ogólnie pielęgnacja tą gamą Łamisy moim włosom służy, ale tak jak mówiłam, chciałam pokazać Wam jeden produkt. Jeśli mogłybyście przetestować jedną rzecz z całej tej gamy, to ja polecam esencję bardzo. Oprócz tego bardzo polecam też szampon do przetłuszczającej się skóry głowy, który jednak myślę, że jest Wam znany, bo też lata temu to była właśnie Wasza rekomendacja dla mnie i pamiętam, że rozmawiałam z jedną z Was, która ten szampon naprawdę ubóstwiała. Próbowałyśmy szukać jakiejś alternatywy. Bo tamten był taki naprawdę, naprawdę dla czytelniczki świetny, więc ta esencja jak najbardziej to jest taki jeden z moich nowych włosowych hitów, powiedzmy nowych, no takich w miarę nowych, których chciałam Wam strasznie pokazać. Ale dalej mamy jeszcze jedną rzecz i to jest też rzecz pielęgnacyjna, tym razem do pielęgnacji ciała, którą już pokazywałam w którychś ulubieńcach, bo pamiętam, że coś było na początku tego mojego powrotu na YouTube w poprzednim roku. Ale pomyślałam sobie, że nie będziemy siedzieć w domu bez końca i pewnie większość z Was będzie w jakimś stopniu zainteresowana ujędrniającymi produktami, takimi produktami antycelulitowymi, wiecie, z tego rodzaju rzeczy. Więc wygrzebałam. Nie musiałam bardzo grzebać, bo mam to w łazience normalnie cały czas. Stoi używane. I to jest olej z Alg Fucus z Eco Spa. I wiecie, ja przez te lata i już prowadzę bloga i siedzę w tych urodowych tematach, nie wiem, 12 lat czy jakoś tak, przerobiłam tych antycelulitowych rzeczy mnóstwo, bo to był mój mocny temat bardzo, bardzo długo. I te kremy droższe, tańsze, po prostu wszystko, co się dało. Natomiast ten olejek, ten i ten drugi olejek z Alg, z Eco Spa, bo oni mają dwa, to jest w ogóle jedyny olejek, jaki ja testowałam, po jakim widzę jakąś różnicę. I widzę naprawdę, że ten produkt działa, u mnie przynajmniej, mocno ujędrniająco.
I ja te produkty uwielbiam. I w tym momencie już od bardzo długiego czasu to jest tak naprawdę jedyny taki antycelulitowy, ujędrniający produkt, który ja stosuję często i lubię go stosować. Zawsze po szczotkowaniu ciała na sucho nakładam ten olejek na uda i pośladki i wiecie, nie zawsze z kremami chciało mi się to robić, nie zawsze chciało mi się to robić z kosmetykami, po których nie widziałam jakiegoś dużego efektu, na pewno to znacie. Natomiast tutaj to jest faktycznie przyjemność. Ja do tego olejku dodaję też odrobinkę olejku cynamonowego, żeby delikatnie rozgrzewał i w takim właśnie połączeniu ze szczotkowaniem to działa naprawdę cuda. Ja się bardzo cieszę, że go odkryłam i dlatego chcę go Wam jeszcze raz polecić, żebyście na pewno to odnotowały, jeśli macie problemy z jędrnością skóry w tych obszarach z tyłu, to myślę, że będziecie naprawdę zadowolone. To jest też taka rzecz, która wiadomo wymaga trochę czasu, aczkolwiek ja tak naprawdę dość szybko już odczułam jakąś różnicę i to jest też tego rodzaju fajny produkt, przy którym ta skóra od razu robi się troszeczkę przyjemniejsza i jest naprawdę fajny. Jeśli chodzi szczególnie o stosunek ceny do jakości i efektów, to porównując go do wielu, o wiele, wiele droższych rzeczy, które potrafią kosztować 200-300 zł albo 100 zł, tak przynajmniej średnio, jeśli chodzi o te apteczne, antycelulitowe rzeczy, to naprawdę różnica jest ogromna, a działanie na korzyść zdecydowanie tego olejku tutaj widzimy. Mam tutaj to wszystko na krześle, bo nie chciało mi się rozkładać stoliczka. A propos tego ostatniego filmu o pielęgnacji w kwarantannie i tych peelingach, które się rolują, to pokazywałam Wam peeling Mizona, ale mam jeszcze jednego ulubieńca i to jest peeling marki Benton. Czy on się tutaj łapie? Troszeczkę się łapie, myślę, ale jeszcze będą zbliżenia. PHA Peeling Gel. To jest też produkt, który nam się roluje na skórze i razem z nim roluje nam się nasz naskórek, który się ewentualnie złuszcza w tym momencie, jeśli na przykład stosujemy jakąś pielęgnację kwasami i tego typu rzeczy. Ten ma bardzo dobry skład i powiedziałabym, że skład tego jest lepszy od składu tego Lemon Peela z Mizona. Natomiast oba są, powiedziałabym, że tak samo skuteczne i to jest też taka rzecz, którą możemy włączyć sobie do takiej swojej normalnej pielęgnacji bez używania jakichś innych kwasów i tego rodzaju rzeczy, po prostu po to, żeby ten naskórek troszkę złuszczać. Na przykład jeśli mamy suchą skórę, mieszaną skórę w kierunku suchej, jeśli mamy problemy z łuszczeniem się, z zaskórnikami, zanieczyszczoną cerą, chcemy wprowadzić jakiś element takiego delikatnego, wiecie, złuszczania, zbierania, które nie będzie peelingiem mechanicznym mocnym, nie będzie na przykład nie wiem, jakimś mocnym kwasem albo peelingiem enzymatycznym mocnym, to wydaje mi się, że to będzie najlepsza opcja, ponieważ to jest naprawdę taki produkt, który jest delikatny. Więc ja poleciłabym go dla dziewczyn, które mają stosunkowo wrażliwą cerę. Wiadomo, że tutaj ciężko to się rekomendować tak na 100%, ale ja z nim nie miałam nigdy żadnego problemu, a stosowałam go po różnych rzeczach, nawet takich mocniejszych i on naprawdę daje radę. Wiadomo, Benton robi dobre kosmetyki i tutaj też nie mam chyba na co narzekać. Właśnie się zorientowałam, że mam na środku brzucha dziurę białego światła, w której wszystko znika. Ale dobra, bo ja się widzę na podglądzie bardzo daleko. I teraz pokażę Wam rzecz, którą używam do rąk. Myślę, że teraz trochę też temat taki na topie. Okej, zmniejszmy tą kurę światła. Ja mam ekstremalnie suche dłonie całe życie. Skóra moja na dłoniach to jest naprawdę, wiecie, taka jak wylinka z jaszczurki na non-stopie. I to jest Cutis krem konopny do cery z objawami łuszczycy, który ja nie posiadam, ale to była rekomendacja, którą dostałam i jeśli chodzi o takie apteczne rzeczy, to powiedziałabym, że faktycznie jest to jeden z fajniejszych kosmetyków, jakie testowałam na przestrzeni lat. I jakoś go lubię. Lubię go faktycznie, ten skład jest taki dość w miarę prosty. I też, kurczę, to nie jest taki typowy natłuszczacz. To uczucie nawilżenia zostaje na dość długo, co jest akurat u mnie bardzo pożądane. Jest to też rzecz taka w miarę lekka. Ona nie oblepia mi jakoś dłoni na cały dzień. Co mi akurat tak naprawdę jakoś super bardzo nie przeszkadza nigdy, bo wiadomo, że jeśli mamy naprawdę suche dłonie, to każda warstwa okluzyjna jakoś robi robotę i jest na wagę złota. Natomiast tutaj to jest, kurczę, taki bardzo fajnie wyważone, lekkie natłuszczenie z takim mocnym nawilżeniem, więc ja to lubię i jestem szczerze mówiąc zdziwiona, że w aptece trafił mi się taki fajny produkt, więc to też Wam polecam, jeśli macie teraz problemy z suchą skórą dłoni ze względu na tą konieczność wiecznej dezynfekcji, to myślę, że tak.
To też się może przydać. I ostatnia rzecz to jest ten hit i takie moje odkrycie, o którym będzie jeszcze osobny filmik. Ale tutaj powiem Wam tak mniej więcej na szybko, o co chodzi i czemu to jest takie fajne. To jest moje kochane i moi kochani, pyłek z widłaka. Pyłek z widłaka był przez lata wykorzystywany w naturalnej medycynie już naprawdę od bardzo, bardzo dawna do leczenia takich trudno gojących się ran, odparzeń, tego typu rzeczy, które się troszkę, jak mówimy tak potocznie, papszą, ponieważ to jest pyłek, który ma takie mocno osuszające, ściągające działanie i też działanie przeciwzapalne, bardzo mocne. Ja trafiłam na niego zupełnie przypadkiem i pomyślałam sobie, kurczę, to jest jakaś ciekawostka i naprawdę dobrze trafiłam, miałam wtedy super przeczucie. Okazało się, że oprócz tego, że ten pyłek z widłaka oczywiście będzie nam fajnie, jakby wiecie, tak przyspieszał gojenie jakichś ranek, nawet takich niedoskonałości, takich, jak mówiłam, wszelkich odparzeń, takich rzeczy, które nie chcą się po prostu goić. On był wykorzystywany też często jako zasypka dla dzieci, wiecie. Super naturalna sprawa, to produkują Dary Natury. Takie opakowanie kosztowało mnie 50 parę złotych, kupiłam go w sklepie zielarskim, ale okazało się, że ten dziwny i nieznany mi wcześniej pyłek jest najlepszym, chyba najlepszym naprawdę na świecie, naturalnym pudrem matującym, którego ja używam też. I u mnie on w ogóle działa lepiej niż wszystkie krzemionki i to jest jakaś niesamowita sprawa. Testuję go już od jakiegoś czasu w bardzo różnych konfiguracjach i na razie nie sprawdza mi się tylko jako baza pod podkład mineralny. Stosowałam go myślałam, że może będzie świetną taką właśnie matującą bazą pod podkłady mineralne, które wiecie, z czasem po paru godzinach troszkę nam się ważą i tak dalej. Natomiast nie. Podkład mineralny nałożony na pyłek z widłaka po prostu nie chce się naszej skóry chwytać, bo ta rzecz jest po prostu tak, kurczę, jest tak gładka, jest tak drobno zmielona, ona zmielona już nie jest, ten pyłek po prostu sam z siebie jest dokładnie taki. Jest o wiele drobniejszy niż wszystkie te krzemionki, mam wrażenie. I robi taką, stwarza na skórze taką warstwę okluzyjną. Natomiast matuje naprawdę świetnie. I on ma taki lekki żółty kolor, ja myślę, że Wy to teraz widzicie. Więc kurczę, u mnie tej żółci nie widać, ale być może u kogoś będzie, więc myślę, że to jest taka rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Natomiast matuje świetnie i na bardzo, bardzo długo, po prostu ta jego matująca moc się jakoś nie kończy. I oprócz tego jeszcze pięknie wygładza, trochę jak te sfery silikonowe z kolorówki, tak działa, wygładzająco mocno optycznie. Fajnie wygląda na podkładach u mnie, kurczę, nie wiem, stosowałam go nawet na skórę głowy. Próbowałam mieszać go z różnymi rzeczami. O tym jeszcze Wam opowiem, bo to jest naprawdę ciekawa sprawa. Chciałam Wam go po prostu pokazać. Jest coś takiego, można kupić albo w słoiczkach, albo też widziałam w takich większych saszetkach. Od 30 do 50 zł tam te ceny się wahają, więc pyłek z widłaka. Będzie miał osobny filmik, bo coś czuję, że zostanie ciekawostką tego roku, jeśli chodzi o taką naturalną pielęgnację. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, że trzymacie się dobrze, jeszcze nie zwariowaliście od siedzenia w domu i moimi świetlistymi dłońmi przekazuję Wam moc pozytywnej energii, żebyście mogli wytrzymać tyle, ile trzeba. Dziękuję Wam ślicznie za komentarze, subki, łapki w górę. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie. Będzie mi bardzo miło jakoś Wam odpowiedzieć. Będą filmy ASMR, na pewno też. Jeśli macie jakieś requesty, to piszcie. Raz jeszcze dzięki Wam ślicznie za dzisiaj. Do zobaczenia niedługo i buziaczki. Mua.